Halo, wstawaj! Nie, jeszcze nie. No to kiedy? Nastawiałeś budzik? Nie, nastawiałam ci sopota! Wstawaj! Nie. Zrób śniadanie! Ale przecież możesz sam sobie zrobić śniadanie. Czy ja kogoś zapiłam? Wstań w końcu! Dzień dobry, mamusiu! Wyciskam jej zwykle nos albo jej jęczę. I czekam cierpliwie. O tak, pogilaj go pod paszką albo ściśnij mu mocno nos. I to zawsze działa? Tak. O to, żebyś wstała i żebyś przy mnie była, a nie żebym sam sobie robił płatki, żeby był sam i patrzył, jak ty sobie krapiesz. A to nie jest fajne? No, ja chcę, żebyś była przy mnie, a nie chrapała sobie w łóżeczku. Ale zawsze muszę być przy tobie. Widzisz tą pięść? Zawsze wstaję za wcześnie. Oczywiście w weekend. Tynku. Co? Pora wstać, już ranek. Ale mi się nie chce iść do szkoły. Ale daj jeszcze chociaż z 5 minutek. To jest nie takie znane. Po wieloletnich badaniach amerykańskim naukowcom udało się ustalić, że chodzi o wyżywienie, które rodzic zapewnia swojemu nieletniemu dziecku. Zrobisz mi siadanko? Sposobem na to, żeby wyeliminować swoją obecność w weekendy rano, jest zapewnienie dziecku warunków do samodzielnego pobierania pokarmu. Wystarczy zapewnić dziecku kilka czynników, ażeby można było pospać 15 minut dłużej. A wiemy, że to jest ogromna liczba. To można jeść. Dobrze. Płatki mam tutaj. I tak muszą być zostawione, żeby mogło się do siebie. Miseczki. Talerze. Kuszki. Wszystko w komplecie. Uwaga! Teraz będę pokazywał, jak się robi słynną kanapkę, która się nazywa Buzdios. Ser, ketchup i masło. Czesna kanapka, którą wam zaraz zrobię, będzie bez masła. Dobrze, macie już ketchup? To teraz rozsmarugujcie go. Po całej kanapce. Potem dajcie kolejny kawałek, a potem to samo, tylko że od początku. I gotowe! Ale proszę Państwa, tu potrzeba konkretnych rozwiązań, konkretnych programów, nie obietnic. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj suba i łapkę w górę.